Dzień dobry, Agata Kowalska, witam Państwa w programie Kowalski-Chojecki. Odpowiadają ze mną w studio pastor Paweł Chojecki witam. I Marian Kowalski. Witam Was Dzień serdecznie. Dobry. Zaczniemy od komentarza pana Jacka Makowskiego. Dzień dobry, wysłuchałem Państwa audycji z dnia 14 maja i chciałem gorąco podziękować za pamięć o mojej matce, Barbarze Makowskiej-Witkowskiej, anestezjologu warszawskiego pogotowia. Wspominając ją w Państwa kalendarium. Z wyrazami głębokiego szacunku dla Państwa, syn Pani doktor Jacek Makowski, Warszawa. Serdecznie pozdrawiamy Pana Jacka. I dziękujemy za komentarz. Drugi komentarz odnośnie programu o 13. Długo nie wierzyłem Wam, gdy krytykowaliście Michalkiewicza. Teraz otworzyły mi się oczy. Chyba pamiętam, dużo osób tak pisało. Mamy niewątpliwie sytuację kryzysową w skali świata. W Polsce oczywiście też. I pamiętajcie słowa Józefa Piłsudskiego. W czasie kryzysu strzeżcie się agentów. Teraz zobaczycie, kto jest kto. I do tej pory ludzie uznawani za przewodników prawicy, okazuje się, że w zasadzie mówią to, co nie wypadałoby powiedzieć a politykom Platformy Obywatelskiej. Ale nawet KOD-u. A nawet KOD-u. Paweł, zgadzasz się nie, z Marianem? No, oczywiście. No, wiecie, my z tym środowiskiem no, od tam powiedzmy 20 lat blisko obcujemy, czy może nawet trochę więcej. No, początek lat 90. I Korwin, Michalkiewicz tu przyjeżdżał. Takie nad Zalewem Zembożyckim były takie ogniska. Takie ogniska, posiady, dyskusje i tak dalej. Później jeździliśmy do Warszawy, także do domu Korwina. Pan Michalkiewicz był w moim domu, też taki wywiad, no chyba dwugodzinny z nim prowadziłem w miesięczniku Idź Pod Prąd w pierwszych numerach, był nawet chyba tak w dwóch częściach, bo to bardzo długi ten wywiad, także nasza znajomość z tym środowiskiem, które tworzyło kiedyś Unię Polityki Realnej, bo to była taka Unia, gdzie wszystkie środowiska, tam monarchistyczne, wolnorynkowe, libertariańskie, tam ludowo jakieś takie wolnorynkowe, nie wiem, tam jeszcze narodowe też, nie? Wszystkie były razem, czyli całe to towarzystwo, które dzisiaj jest w kilku różnych partiach, wtedy było w tej jednej. Korwin był oczywiście najbardziej rozpoznawalny, a Michalkiewicz na drugim miejscu. No i po pewnym czasie takiego najpierw zachwytu zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego pomimo tak wspaniałych programów politycznych, tak oczywistych prawd niektórych, które tam były głoszone, przy takich osobowościach politycznych, bo to rzeczywiście byli ludzie o dużym talencie oratorskim, politycznym, o wiedzy historycznej, dlaczego nie ma żadnego sukcesu politycznego? To było pierwsze pytanie. Nie? I Pierwsze takie obserwacje, które widzieliśmy, to że przed wyborami Korwin zawsze coś odpalał, żeby zmniejszyć wynik wyborczy. To już najbardziej tacy zagorzali jego zwolennicy zauważali. A potem zaczęliśmy bardziej analizować, czy coś jest głębiej. A potem pojawiła się cała lista problemów, gdzie zawsze Korwin czy Michalkiewicz stawali po stronie Rosji. No i tak dalej, i tak dalej. No i to tak już myśmy to tam rozgryźli dawno, ale wiecie, niektórzy nie mogą się połapać pomiędzy pięknymi słowami na różne tematy, na przykład w sprawie żydowskiej, no to jak pięknie mówi Michalkiewicz, nie? Jak tam porywa polskie serca, jak tam unosi i tak dalej, nie? I później jak mówimy, że to ruska agentura, to człowiek jest w takim dysonansie poznawczym. Dlatego sprawa smoleńska tutaj myślę, że była takim bardzo jasnym testem dla wszystkich. Także dla Stanisława Michalkiewicza. No i oblał test. No co ja zrobię? No wyszło szydło z worka. Stefan z Poznania. Czy w związku ze zdradą sprawy smoleńskiej przez najwyższe władze Prawa i Sprawiedliwości to ruch 11 listopada nie powinien przejąć sprawy smoleńskiej jako punktu swojego programu? Ale przepraszam bardzo, to nic nie trzeba przejmować. Bo ja byłem jednym z niewielu ludzi, no niestety nie, bez dostępu do wielkich mediów, który konsekwentnie od roku 2010
ten temat podejmowałem w kampanii prezydenckiej jako kandydat Ruchu Narodowego. Mówiłem, że Polakom należy się prawda. Się nie ustawiałem na pozycji, że tam Polacy nic się nie stało albo zamach. Nie wiem, więc chcę wiedzieć. Im bardziej chęć dotarcia do prawdy była ośmieszana, tym największych podejrzeń nabierałem co do tego, co tam się wydarzyło. I nigdy tutaj nikt mi nie musiał spowodować, żebym się bardziej lub mniej interesował. Muszę powiedzieć z czystym sumieniem, że akurat nasze środowisko smoleńskim się zajmowało od zawsze i nikt tam tego z głowy nie wybije. To jest właśnie baner z roku 2011, gdy Donald Tusk w ramach kampanii wyborczej zawitał do Lublina. A no to już wtedy było. Nikogo z PiSu tam nie było zresztą. Tak, to było znamienne, że na miesięcznicach, na tego typu dość niebezpiecznych akcjach, za chwilę pokażemy fragment tej akcji, zobaczycie, że to było bezpośrednie, prawie że siłowe starcie z Tuskiem, który był premierem wtedy, jego ochroną i tak dalej. Tutaj takie mędy ze środowiska patriotycznego, tak jak taki publicysta i rysownik takiej znanej dosyć gazety Dupy warszawkowej, pan Cezary Krzysztopa, pozwolił sobie na Twitterze takie bezczelne kłamstwo i oszczerstwo rzucić pod naszym adresem, że oto my to dopiero teraz bierzemy się, Chojecki, że się bierze za sprawę smoleńska. Jest to podła kanalia, która tak próbuje zohydzić sprawę i smoleńską, i także naszą działalność. Doskonale wie, bo i na Salonie 24 od początku, od razu po, ja chyba byłem jednym z pierwszych ludzi w Polsce, który nagrał odezwę do narodu w dzień zamachu czy katastrofy, jak chcą innych, Smoleńskiego. Już wtedy w sobotę po południu było takie orędzie, żeby teraz skupić się przy Jarosławie Kaczyńskim, że nie jest wszystko stracone, żeby nie upadać na duchu. Proszę sobie to zobaczyć. A jakaś warszawska menda będzie mówić, która wtedy dupę grzała gdzieś w pokrzywach i chodziła do jakichś nie wiadomo jakich telewizyjek i brała pieniądze podatnika za nic, będzie mówić, że ja dopiero teraz. Czciwi ludzie to wiedzą, że nawet w filmie Krzyż już występujemy, a tutaj wybory 2011 roku, proszę sobie zobaczyć starcie z Tuskiem i jego ochroną. Właśnie my stoimy po stronie Smoleńska. Ja nie pytam takich ludzi, gdzie byli wtedy, jak pan Krzysztopa, bo jest przed 22 i by musieli odpowiedzieć smętnie, że byli w dupie i nadal tam jesteście. Kolejne. A możemy ten film teraz? A właśnie, proszę bardzo. To króciutki film taki. Z powitania Tuska. Twój rząd opalał kibole, Donald ma dole. Twój rząd opalał kibole. Donald Tyłowsze! Lublinie nikt cię nie poprze. Donald Tyłowsze! Lublinie nikt cię nie poprze. Donald Tyłowsze! Lublinie nikt cię nie poprze. Donald Tyłowsze! Lubię nic cię nie poprze. To my kibole, ole! 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 Lubię nic cię nie poprze. Donald Tyłowsze, Lublinie nic cię nie poprze. Donald Tyłowsze, Lublinie nic cię nie poprze. 9 października wrzuć platformę do śmietnika. 9. No, można było sobie przypomnieć, jak witaliście Tuska w Lublinie. Jeszcze jakieś słowa? Tak, była duża reprezentacja kibiców Motoru. Teraz jak zgłosiłem swój start w wyborach samorządowych, od razu taka plotka fałszywa sprzed 20 lat znowu zaczęła się pojawiać, rzekomo ja sprzedam jakiegoś kibica Motoru. Jest to kłamstwo ukute w redakcji wyborczej, kolportowane przez kryminalistów, którzy przez pewien czas w ramach lubelskiego środowiska kibicowskiego handlowali prochami. Obecnie z tym środowiskiem nie mają nic wspólnego, ale plotka ukuta w gazecie wyborczej dalej krąży. Nie wierzcie kłamcom. Także widzicie, że tu najazd z jednej strony ze środowiska przestępczo-wyborczego, a z drugiej strony z tej elity prawicowej do dupy Krzysztofa i tak dalej. Dokładnie to samo. To kłamstwo na mój temat, że rzekomo 20 lat temu kogokolwiek sprzedałem, to jest agent w waszych szeregach.
ta rzecz była wyjaśniona wielokrotnie i zobaczcie, wraca za każdym razem, jak ja startuję w wyborach. Czy ktoś wam podał twardy dowód w tej sprawie? Mówicie o wydarzeniu sprzed 20 lat. Nikt nie powiedział mi tego prosto w oczy, a była nie jedna okazja. Nie mają odwagi. Nie mają odwagi. To przejdźmy do kolejnych pytań. Czy pan Marian Kowalski ma w planach duże spotkanie z Polonią amerykańską? Tak, po wakacjach. Myślę, że jak pan Marian by pojechał do Waszyngtonu, to szybciej by się z nim Trump spotkał niż po 10 wizytach. Wszystko Dudy. Przed nami. I jeszcze jedno. Gdyby pan Marian był prezydentem, to aneks już byśmy poznali. A kto trzeba, to by siedział dawno. To nie chodzi o poznanie, ale wyciągnięcie konsekwencji wobec zdrajców. Pan Radosław, oglądałem w telewizji Republika program prowadzony przez towarzysza Szmaciaka Ziemkiewicza, Salonik Polityczny, żeby po roku dojść do wniosku, że oglądam propagandę taką samą, co na TVN-ie. No, niestety to nasuwa się, ja oglądam też te programy, w których się komentuje wydarzenia dla publiczności takiej propisowskiej. Czym są karmieni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? Tym strajkiem o rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie, a że pani Ochojska weszła, czy nie weszła, a że Wałęsa w poniedziałek się wybiera, to wam to opowiadają. Ja pamiętam ostatnie dni, szczególnie takie najbardziej znaczące dla tej petycji o śledztwo smoleńskie, gdzie już przekraczaliśmy najpierw 80 tysięcy, ta bariera, 90 tysięcy. No to dopiero gdzieś tam redaktor Klarenbach kilka godzin przed zamknięciem petycji zaczął dociskać tych swoich gości w wieczornym programie, a Rachoń tak tchórzliwie w rannym tam coś dopytał łamiącym się głosem. A cały czas lud pisowski karmiony był jakimś burdelem u posła Platformy Obywatelskiej. Tak. To był temat grzany numer jeden, a o petycji smoleńskiej ani słowa. Nie było tematu. Tak, no bo każdy to rozumie. O kurwach rozumieją, tak. O złodziejach rozumieją. Tylko na tym poziomie się trzyma polskiego patriota, żeby kurwy i złodzieje to tak jeszcze nigdy nie schwytani byli tak, w obróbce. Tak. Także dla wielu było to takie bardzo smutne, niekiedy wręcz takie, no, ale oczyszczające doznanie, zobaczenie tych polskich pseudopublicystów, tych Ziemkiewiczów, tego całego tałataństwa w takiej pełnej, gołej krasie. O tak powiem, gołej kraśce. Pani Joanna Nowak, wznowić i dokończyć śledztwo w sprawie zabójstwa Popiełuszki, które obnaży cały okrągłostołowy deal komuchów z Solidaruchami. I strony organizującej, czyli Episkopatu. Przypominam, okrągły stół był wynalazkiem i dziełem Episkopatu i teraz efekty tego eksperymentu wszyscy znosicie. Paweł, coś dodasz? Tyle. A cóż tu dodać? To ile razy jużśmy mówili? To najwyższa katolicka hierarchia uknęła dalsze zwodzenie narodu po to, żeby komuniści przeszli suchą nogą z tego zbrodniczego systemu PRL-owskiego do rzekomo demokratycznego, nie ma już tu żadnych tych, systemu III RP, a że morderstwa polityczne dalej się zdarzają, pomimo że niby już jesteśmy w wolnej Polsce, no to już wszyscy państwo wiecie, na czele z największym morderstwem politycznym, czyli Smoleńskiem. No. To jest zasługa katolickich biskupów. To, że pozwolili komunistom przejść bezkarnie do III RP. Dlatego mówię, że to jest hybryda, a nie państwo polskie. Bo nie ma tu sprawiedliwości. Jednym z atrybutów najważniejszych, zobaczcie sobie w liście do Rzymian, kiedy apostoł Paweł mówi w 13 rozdziale o władzy państwowej. To mówi, że najważniejszą misją władzy państwowej jest sprawiedliwość. Czyli złym odpłacić mieczem tak, żeby się posrali, a dobrych wynagradzać. Jeśli państwo tej głównej misji nie czyni, nie czyni żadnej misji. I na koniec komentarz, socjolog amator. Chylę czoła przed przenikliwością polityczną komentatorów telewizji Idź Pod Prąd. Dziękujemy serdecznie za wyrazy uznania. A my chylimy czoła przed wami, wiernymi widzami. Tu ponad 2 lata temu siedliśmy sobie we trójkę i zaczęliśmy codziennie gadać. Stwierdziliśmy, my dajemy to, co umiemy.
Zobaczymy, czy w Polsce będzie odzew. Czy Bóg temu pobłogosławi? Nie wiedzieliśmy. Przecież to nie było nawet reklamy dnia wcześniej. Myśmy się zdecydowali w niedzielę, że w poniedziałek startujemy. Mm-hmm. W niedzielę wieczorem. Jeszcze była kwestia, czy wejdziesz na drugie piętro po operacji. Ale wy odpowiedzieliście w taki sposób, że to przechodzi wszelkie pojęcie. Przez 10 dni, już nie pamiętam, 37 tysięcy było zebrane dla Mariana, który został wyrzucony, zużyta butelka, czy zużyty śmieć przez ruch narodowy. Radź sobie sam, co nas obchodzi, że nie masz pracy. My już posłami jesteśmy. My już jesteśmy tak posłami. Żaden, nawet, słuchaj, może ci pomóc, może na rehabilitację ci coś przysłać. Ja już teraz dostaję 10 tysięcy w Sejmie, to mam kasy po to. Czyli rozumiem, przechodzimy w część rozrywkową teraz. Nie, to ja mówię, jak się by ludzie honoru zachowali. A to są zwykłe świnie, niczym się nie różnią od tych z SLD, z Platformy i z PiSu i tak dalej. Ale wy jesteście prawdziwą elitą tego narodu i bardzo to jest dla nas ogromna radość, żeśmy do was dotarli, żeśmy się spotkali. Bez tego programu byłoby to niemożliwe. I dziękujemy, że z nami jesteście. A ja wam dziękuję za odpowiedzi na pytania. Marian Kowalski. Do zobaczenia w pastor poniedziałek. Paweł Chwajecki. Dziękujemy. A dzisiaj dziękuję. Też jeszcze na 19:30 ja z kolei zapraszam. Jeszcze warsztaty. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Rosja to jest państwo, które udziela wyłącznie pomocy braterskiej. Ostatnio na naszych oczach tej pomocy braterskiej udzielają Syrii. To jest pomoc braterska. Polakom w 1939 roku udzielili pomocy braterskiej, prawda? No Czechy w 68, Węgry w 56. Zawsze pomoc braterska, nigdy humanitarna. Więc rozumiecie państwo, że to była spora inspiracja, żeby o tym napisać. Ciężarówek, klawiaszysta, farba na nich ledwo wyschła, bo na biało kazał je malować wódz. Wiozą bary od Stalina, bo ich nie chce Ukraina. Biały konwój zbliża się, a potem wóz. Biały konwój z czerwoną zarazą, jak trojański koń. Pod planetą dziwny wynalazek, humanitarna broń. Pędzą skrzynie za sprzętem na wybojach zakrętach, to historii liznął ten wie. I me oddana osetona ferentes, darów z Kremla trzeba się strzec. Siłą złodzi oszukaństwo, całe to medialne draństwo i szyderstwo, które ma ukrywać zło. Jak w survivalowym sklepie zaopatrzy się najlepiej oraz turystyczny show. Biały konwój z czerwoną zarazą, jak trojański koń. Pod plandeką dziwny wynalazek, humanitarna broń. Pochowane, zawinięte mordercze argumenty, kto historii liznął, ten wie. I me oddana osetona ferentes, darów z Kremla trzeba się zrzec. Faszystami przezywają tych, kto chcą wolności kraju. Gdzie się zjawią, bije krwawy blask. Zagłuszają słowa prawdy obłąkaną propagandą. Jak to jadą, żeby uszczęśliwić was? Biały konwój z czerwoną zarazą, jak trojański koń. Pod plandeką dziwny wynalazek, humanitarna broń. Barbarzyńca szurnięty i bandyta wynajęty, kto historii liznął, ten wie. Time oddana osetona ferentes, darów z Kremla trzeba się strzec. Zniewolona Ukraina to jest spadek od Stalina, a Putinek też imperium chce mieć. Jak się uda z jednym krajem, biały konwój bąknie dalej. Zatrzyma się koło nas gdzieś. Biały konwój z czerwoną zarazą, będzie gna w pieniądz. Od Putina Gaspadina ma rozkazy, by podpalić w Europie ląd. Zatrzymajmy konwojentów, troglodytów, przeklętych do historii liznął, ten wie. I me oddana osetona ferentes, darów z Kremla trzeba się strzec.